Dzień dobry, witam się z wami z auta. Słuchajcie, jest 9:40. To jest coś nie do pomyślenia, żebym ja o tej godzinie w sobotę była wyszykowana i w samochodzie. Normalnie pewnie obudziłabym się dopiero jakoś chwilę po 10:00, bo ja lubię sobie pospać. Ale dzisiaj jedziemy upolować jagodzianki w Hershey Cakes, które jest czynne od 10:00, więc chcemy być tam już na otwarcie, żeby jagodzianki nas nie ominęły. Prawda, Andrzejku? Także teraz jedziemy na te jagodzianeczki. No oczywiście jak będziemy na miejscu, to wam je pokażemy, no bo strasznie dużo szumu o te jagodzianki. Zobaczymy, czy to taki uzasadniony szum. Ale tak po filmach to obstawiałabym, że no uzasadniony. I zobaczymy, czy będą droższe niż tonery do drukarek HP. Może tak być, bo w tych jagodziankach jest bardzo dużo jagód. W ogóle mówią na nie chlebodzianki. Także no one są całkiem spore. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Trochę w sumie takich ciekawych rzeczy się działo, a kamery dawno nie miałam w ręce, więc jak już dojedziemy do domku, to potem opowiemy wam, co takiego się ciekawego wydarzyło na przestrzeni ostatniego tygodnia albo dwóch, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ostatnio nagrywałam. Tak, podleść. No, także tak. Ale to wszystko później, a teraz misja jagodzianka. Misja chlebodzianka zakończona sukcesem. Byliśmy trochę wcześniej, ale mimo wszystko nie byliśmy pierwsi. Tak nam powiedziała pani. Tutaj mamy ciastki, już wam pokazuję. Mamy Brontę i Geo 2.0. Także tak. Brontę jest na pewno pistacjowe. Geo 2.0 jest chyba z orzeszkiem laskowym. Tak mi się coś kojarzy, ale ciastki to nie na teraz, ciastki będą na później, to wjedzie do lodówki. No a tutaj mamy to, co myślę może budzić największe zainteresowanie, czyli właśnie jagodzianki. Możecie je mieć z kremem budyniowym lub bez kremu budyniowego, jak chcecie. I wyglądają tak. Tutaj aż siga tymi jagodami. Ale będzie jedzone! Solidne nadzienie. Beskidy są nawet całe, no. Nierozpaciane. Sztos. Moje usta wyglądają, jakbym umierała. A twoje... Nie, czy nie jest taki uwalony? Bo ja jadłem ostrożnie. A ja to nie. Próbowałam nie rozwalić sobie makijażu. Nie do końca mi się udało. Ale mówiła to pijaszek. Pycha były. Gdyby ktoś z was był ciekaw, to taka jagodzianka. O Boże, moje zęby wyglądają okropnie, muszę się umyć. Gdyby ktoś z was był ciekaw, to taka jagodzianka kosztowała 30 ziko. Także tak. Idę się ogarnąć i wrócę do was z tymi opowiastkami na temat tego, co się u nas ostatnio działo. Postarałam się trochę ogarnąć, ale dalej jakby jestem trochę fioletowa w środku, więc... Nie zdziwcie się, że tam fioletowy jęzor mi prześwituje z tej mojej papy. Dobra, z takich ciekawych rzeczy. Niedawno pokazywaliśmy wam, że kupujemy materac. Ten materac do nas przyjechał. Jest o tutaj, bo nie mamy go za bardzo w tym momencie gdzie postawić. Także tak, żyjemy z nim sobie. Trochę nam tu zagraca przestrzeń, ale on już z nami jest za... Nieco ponad tydzień, bo dzisiaj jest sobota, a w poniedziałek 17 lipca odbieramy nasze mieszkanie. Mamy nadzieję, że może nie będzie przeszkód po drodze i że uda się to zrobić od razu, że nie będzie takich poprawek, które nie pozwolą nam na odbiór tych kluczy. Wtedy
ewentualnie zaczniemy myśleć o tym, żeby to gdzieś tam przewieźć, chociaż zanim przewożenie, to najpierw wiecie, łazienka, podłogi, te sprawy. Więc tak, z takich ciekawych rzeczy to ja ostatnio byłam sobie nad wisełką z Pauliną, podczas gdy panowie imprezowali w domu, ale to się chyba gdzieś tak na szybko pojawiło w jakimś filmie. Zrobiłam też sobie zapas pianek do mycia twarzy, dlatego że no ja lubię mieć rzeczy w zapasie w domu i zawsze używam pianki z Sorai. Natomiast nie było jej w promocji, więc kupiłam sobie 4 takie totalnie różne pianki, tak żeby móc też sobie po prostu przetestować, która mi się sprawdzi, no bo tak już z przyzwyczajenia zawsze używam tej samej właśnie z Sorai, albo ewentualnie teraz mam tą z Apisu od Dane, która ma też działanie złuszczające. Więc tutaj pokażę wam moją wystawkę. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy to będą spoko produkty. Tutaj mamy jakiś Facebook. Tutaj kolejny Facebook. Ta taupa mnie zaciekawiła, bo tutaj jest ten kwas fitowy. No i tego też jestem bardzo ciekawa, bo ogólnie witaminę C w kosmetykach bardzo lubię. Przy okazji kupiłam sobie wodę tonizującą i wodę micelarną. Kupiłam sobie też ten płyn micelarny z Eveline, bo całkiem fajnie mi się sprawdza. To dostałam od naszej sąsiadki, bo jej się nie sprawdziło. Ja w tym lubię myć pędzelki. Do kąpieli tego olejku nie używam. No i żel oczyszczający z L'Oreala. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Jak nie, to też przekażę dalej. Ale tak, takie zakupy. Z ciekawych rzeczy to, ale to zobaczycie już niedługo. Jutro idziemy do teatru, więc po sztuce na pewno od razu damy wam znać, czy nam się podobało. A teraz słuchajcie, będę przeżywała lekki kryzys, dlatego że muszę wsiąść do samochodu i będę jechała nim sama. Andrzeja nie będzie na fotelu obok. Andrzeju, czy my to przetrwamy? Ja bym powiedział, żebyś się tak nie nastawiała negatywnie, bo to wszystko kwestia nastawienia. Wszystko jest git. Słuchajcie, rzadko jeżdżę samochodem, a jak już jeżdżę, to zawsze mam kogoś na fotelu pasażera. Zazwyczaj jest to Andrzej, ostatnio raz towarzyszyła mi Kamila. No, mocno się stresuję, jak jadę sama. Więc tak, trochę się cykam, ale musimy podjechać do rodziców, dlatego że po pierwsze, mamy dla nich jego dzianki, a po drugie, no Andrzejek musi w końcu wymienić olej, tak? Olej w Yamaszce. No i żeby to zrobić, musi pojechać tam Yamaszką. Ja bym już z nim na tym motocyklu tam nie pojechała, dlatego że mam po prostu za duży zadek, żeby siadać tam jako pasażer. Jest mi niewygodnie, bo tam po prostu to miejsce dla pasażera jest bardzo malutkie. I no i lepiej będzie, jak pojadę autem. Także tak, no poza tym właśnie mamy też te chlebodzianki do przewiezienia. No i co? Zbieramy się w takim razie. Przyjechaliśmy do rodziców. Patrzcie, Andrzej w końcu świeci majteczkami. Będzie walczył z Yamaszką. Andrzejku, co robisz? Wymieniamy olej. Wymieniamy olej. Oleju. Tak, powiem wam, że mogę być trochę w zaciekach, a to dlatego, że miałam kryzys istnienia, jak musiałam jechać sama. Przy okazji też miałam kryzys pęcherzowy, bo nikt nam nie powiedział, że Konstancin jest rozkopany i są w nim takie korki. Jechaliśmy godzinę, gdzie normalnie jedziemy powiedzmy jakieś 25 minut. Więc trochę dramat. Ale tak, Andrzejek tutaj będzie teraz spuszczał stary olej, wymieni na nowy, a potem pomogę mu tą Yamaszkę umyć, bo zobaczcie, jak jest w rybalach. O, blesznie to wygląda. Fujka. No, tylko może pójdę się przebrać, bo w długich spodniach jest mi trochę ciepło, a wzięłam na wszelki wypadek krótkie spodenki. Wybaczcie, że mam zamknięte oczy, ale trochę mnie razi. Pójdę sobie po okulary. Może będzie mi wygodniej. Łee, fujka! A se siknął. Spoko. Ale i normalnie jak się wlewa, to jest taki brązowy? Nie, no on jest, zazwyczaj jest zielony albo czerwony w tym akurat. Starczy ci tych pojemniczków? No. Widzisz, już coraz mniej leci, nie? Mhm.
I zlejemy to do tej butelki? Tak, zlejemy do butelki i oddamy do utylizacji na stacji benzynowej. Niektórych są takie kosze na olej. W warsztatach też można oddać. W warsztatach można, no, ale oni za to płacą, nie? Więc no tak. Nie zawsze chcą. Zawsze można też za darmo oddać do miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Tam też za darmo biorą. No. No i się pociurkało. Jeszcze tylko filtrowego odkręcę. I będzie git. Poślizgnął mi się poślizgi. Tadam! Patrzcie, nowy jest czerwony. No. Czerwoniuśki. Doszczelnione i wkręcone. Powiem wam, że trochę dużo się tu dzieje, a miałam nadzieję, że przyjedziemy tutaj troszkę poczylować. I jak przyjechaliśmy, to już narzekałam Andrzejowi, że jakbym wiedziała, że tu jest tyle ludzi i tyle chaosu, to bym nie przyjechała. Ale jestem, więc pomogę. Andrzejek zdjął rękawiczki, bo w rękawiczkach nie może założyć czego? Filtra nie mogę dokręcić, bym się ślizgał, mam wszystko w oleju uwalone. No właśnie. Więc. Także już końcóweczka, no tylko tu zakręcamy. Wlewamy świeże. Chwilę musi podziałać, żeby zobaczyć, jak równo się poziom. I dolewamy do końcówki i koniec. I tylko trzeba go umyć, bo jest uwalone całe. Przynajmniej tą szybkę z przodu. Bo z boczków to nie wygląda się. Ale tutaj jest źle. A, od spodu. Mhm. Yamaha Madrinka. Nic nie kapie jeszcze. Nie powinno. Oby tak zostało. Zastanówcie się, dlaczego ludzie nie lubią takich głośnych motocykli. Andrzeju, zaprezentuj. Nie cieknie, uwaga. Andrzejku, co robisz teraz? Czyścimy łańcuch! O taki! Ojoj! Złoty! Tak to... grubo. O, to jest jeszcze git. Andrzej robi jakąś czarną magię z miarką, ale co to wam nie powiem? Mierzę luz łańcucha. Okej. Jakby było za luźne, to trzeba byłoby zdjąć jakieś ogniwko, czy co? Wtedy trzeba odkręcić ośkę, tu jest napinacz i wtedy jakby koło przesuwasz do tyłu kawałek, nie? Napinacza. Okej. Mhm. Ale jest git. Czyli tylko smarujemy łańcuch? Tylko smarujemy łańcuch i gotowe. No dobra. Andrzej, co będziesz robił? Chcemy smarować łańcuch metodą szybką. Ale niezalecaną, prawda? Bo może ci palec odciąć. I co, gotowe? No. Dobra, to teraz dajmy mu odpocząć i się zbieramy. Tak. Dobrze. My znowu w aucie, słuchajcie. Mamy masakryczny niedoczas. Jest 18.20, o godzinie 19 sztuka, na którą idziemy. A jak widzicie, my jesteśmy w samochodzie. Dopiero jedziemy na metro. Ale mieliśmy lekki kryzys koszulowy. Myśleliśmy, że zgubiliśmy gdzieś koszulę Andrzeja. Całe szczęście nie. Okazało się, że została ona u babci. Jak ostatnio byliśmy na pogrzebie mojego dziadka, to Andrzej zabrał tych koszul kilka. Ale jestem prześwietlona. Zabrał tych koszul kilka. I no właśnie. No i ta jedna,
której szukaliśmy dzisiaj, właśnie została u babci, ale ogarnięte, już wiemy, że ona tam jest, że nigdzie jej nie posialiśmy, nie zgubiliśmy. Mam w ogóle spięte włosy, tak na szybko spinką będę się wczesać w metrze. Wziąłam szczotkę. No powiem wam, grubo. Trochę przypał, nieładnie, tak? Jeszcze jakaś sierota w Porsche przed nami jedzie, co nam nie służy, bo zbyt długie stanie na wyjazdach i tak dalej. O, i on przejedzie, a my zostaniemy. Ale dramat. Oj, Andrzeju. Pomarańczowe było. Także tak. No. Jedziemy na tą sztukę. Damy wam znać później, czy nam się podobało. Trochę stresowo wyszło, prawda, Andrzeju? No, także tak. Potem się jeszcze okazało, że koszula, którą wybrał sobie Andrzej, jednak jest za luźna, musiał prasować kolejną. W sensie wiedzieli, o co chodzi. To były minuty, które nam uciekały i ja też nie wiedziałam, w co się ubrać. W ostatniej chwili złapałam za spodnie i uprasowałam koszulę, bo myślałam, że pójdę w sukienkę. No, Jezu, nie. Nie mogłam się zdecydować w ogóle. Także tak. No, ale jedziemy na to metro. No i dobrze, że teatr jest blisko metra, nie? Bo to zaraz przy skrzyżowaniu. Bo nie wiem, czy mówiłam, ale będziemy w Teatrze Kwadrat. Także metro Świętokrzyska. Mam nadzieję, że damy radę, ale myślę, że będzie spoko, bo będziemy w pół do na metrze najpóźniej. A będziemy jechać 10 minut, także zdążymy. No nie zmienia to faktu, że stresik jest. Witajcie na tle materaca. Faktycznie. Wróciliśmy, jest godzina... 23:08. Także trochę nam się przeciągnęło. Ale sztuka nie była taka długa, była w zasadzie krótka. Godzinna, no. Godzinna. Opinie? Ja bym dała 6/10. Andrzej chyba trochę mniej. Ja dałbym 4/10. No nie umarłem ze śmiechu, jakby tytuł sztuki wskazywał. Niektóre te, powiedzmy, nie wiem, nazwać gagi, nie? Takie... Takie. Było kilka takich fajnych tekstów, gdzie naprawdę można było się w głos zaśmiać. Moim zdaniem najfajniejszy moment to był koniec pierwszego aktu. Wtedy zaczęło się coś dziać, bo na początku była taka trochę nuda. Tak. Ogólnie nie mogę powiedzieć, że się źle bawiłam, natomiast no, myślę, że to wynika po prostu, Andrzej, z tego, że my mamy umiłowanie do Romy, która prezentuje niezwykle wysoki poziom i... Czy ja wiem, znaczy ja tam byłem w tym teatrze, byłem tylko na jednej sztuce i to były Szalone nożyczki i no na tym było dużo śmieszniej. No na Szalone nożyczki, bo już chciałam iść, ale oczywiście Andrzej to widział i nagle się okazuje, słuchajcie, że moi totalnie niekulturalni znajomi wszyscy to widzieli, nie? Jakby nie wiem, o co chodzi. Pół Warszawy to już widziało, a ja jeszcze nie. Całe szczęście okazało się, że Ania tego nie widziała, więc może Ani wyciągnę na to, żeby iść na te Szalone nożyczki, bo bardzo chętnie bym je zobaczyła. Ale wracając do tej sztuki dzisiejszej, Umrzeć ze śmiechu. No jak macie ochotę wydać stówkę na bilet i bawicie tak średnio, to znaczy polecamy. Takie w sensie, nie obciążające, tak, w sensie takie zwykłe wyjście na chwilę do teatru. Tak, ale spodziewałabym się czegoś po prostu chyba fajniejszego mimo wszystko. Było okej. Okay. Tak, po prostu okej. Okay. Szału nie było, było okej. Okay. Tak, ale niedługo będzie szał. No nie tak niedługo, no za pół roku dopiero. Za kilka miesięcy. Kupiliśmy już bilety, słuchajcie, do Romy, no We Will Rock You. Ale to dopiero w listopadzie, dlatego że dostać tam jakieś takie fajne miejsca jest dosyć trudno i trzeba kupować bilety z dużym wyprzedzeniem. Także tak, a dziś po sztuce, która się skończyła o 20:30, chyba jakoś tak mniej więcej wychodziliśmy z teatru, poszliśmy sobie na spacer podjechaliśmy na spacer po Starym Mieście, bo tam chcieliśmy zobaczyć fontanny, których wcale dzisiaj nie było. Chyba jest niedziela. Więc nam się nie udało, pokazy są tylko w piątki i soboty. Ale zjedliśmy bardzo kolację w bardzo miłym towarzystwie. O tak. Także wyjście bardzo owocne, tak towarzysko ekstra. Jesteśmy tacy odstrzeleni. Tak, a ja pokażę wam Andrzeja. Słuchajcie, Andrzej nie zdjął butów, ja już zdjęłam, bo obtarłam sobie totalnie kostki. Nie będę wam tego pokazywać oczywiście. Ale Andrzej, słuchajcie. Spodnie Zara. No, słuchajcie, z tymi spodniami to jest ciekawa historia, dlatego że pokażę wam to może, chociaż tutaj jest trochę bałagan, ale trudno. Pokażę wam, tutaj mam pudła z zamówieniami Zary,
które posłużyły mi do nagrania Mierzymy, no i kilka rzeczy ogólnie chciałam sobie zostawić, bo mam w spodnie, w tym momencie, słuchajcie, mam w szafie tylko jedne dżinsy, co jest trochę biedą, więc zamówiłam właśnie ciuchy z wyprzedaży i stwierdziłam, że jak będę robiła Mierzymy, to zrobimy też Mierzymy z pomocą Andrzeja i zamówiłam mu te spodnie chinosy i bardzo dobrze, że zamówiłam, bo dzisiaj mieliśmy trochę odzieżowy kryzys. Tak, i moja koszula została u babci. No więc Andrzej ma na sobie właśnie koszula ślubna, ja dzisiaj jestem model tak. Tu spodenki Zara, a reszta koszula Lancerto. Buty Lancerto, pasek Lancerto. Tak. No. Także moda z łańcuta. No, ale Andrzejek taki elegancki, bardzo ja mam na sobie lnianą. O, spineczki jeszcze, no tak. Poczekaj, żeby one się pięknie tutaj wyostrzyły, motocykle. Także tak, no ja aż tak elegancka chyba nie jestem, moja koszula jest trochę luźniejsza, taka zwykła lniana, no i na sobie mam klasyczne, czarne spodnie z wysokim stanem, nie będę wam się pokazywać z bliska, butki już zdjęłam, bo tak jak mówię, obtarły mnie masakrycznie, także w ogóle Ania z Pawłem podwieźli nas potem na metro, bo jakbym miała jeszcze iść tak od kolumny Zygmunta do metra pieszo, to chyba bym umarła już. Chociaż powiem wam, że na to jak bardzo boli, to te moje stopy nie wyglądają wcale aż tak źle. No, dobrze. Jest godzina, tak jak mówiłam, 23, teraz już 13. Uciekamy. Zmywam makijaż, bo jutro trzeba do pracy. Także bardzo wam dziękuję za ten weekend. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się trochę konkretniejszych filmów. W ogóle zbliża się już wielkimi krokami. Za chwilę będzie 100. film na kanale. I tak się właśnie zastanawiam, bo chciałabym zrobić pierwszy na tym kanale konkurs. Może ktoś w komentarzu mi podpowie, kiedy go zrobić, bo zastanawiałam się, czy zrobić go teraz właśnie z okazji 100 filmu, czy poczekać jeszcze trochę z nadzieją, że dobiję może kiedyś do 400 subskrypcji i może wtedy. Prezent już mam, w sensie nagrodę, którą moglibyście wygrać przy okazji tego konkursu już mam, już zamówiłam. Jeszcze wam nie powiem, co to takiego, ale mam już coś takiego, więc tak, muszę się zastanowić. Dajcie koniecznie znać. No dobrze, kończymy. Bardzo wam dziękuję za tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.